cześć wszystkim, więc teraz naprawdę generalne porządki dosłownie, ponieważ zamieniam tą szafkę na tą nową, ponieważ tamta się chwieje już stara i tą rodzice mi dali. Więc postanowiłam zrobić naprawdę dosłownie generalne porządki. Jak widać, nie ma tu nic. Nawet tutaj na ścianach, na biurku, w biurku. Ponieważ wszystko, co było na szafach, na szafkach, jest teraz tu. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób na generalne porządki, jak się da wszystko na łóżko i wtedy no wie się, co ma i jakoś łatwiej jest potem na nowo wszystko układać. I teraz się zastanawiam, jak to wszystko tutaj ułożyć, ponieważ jakoś mi się tu nie podoba. Może biurko trochę przesunę czy coś, dlatego pościągam plakaty, bo mi się wtedy myliło i nie wiedziałam, co i jak. No tutaj plakaty oczywiście zostawiłam, bo tutaj łóżko nie będę nigdzie przenosić, nie indziej. W szafach też trzeba posprzątać, niestety. Ale jak widać, tutaj jest cała pustka, jakoś łatwiej mi wymyślić, co gdzie położyć. No więc do zobaczenia po sprzątaniu. Okej, więc jest za 10:06, zaczęłam bawić porządki od 12:00. Ale Max tam przeszkadza i w ogóle to wiadomo, to nie jest takie hop-siup. Ale jestem zadowolona, w końcu mam porządek, wszystko mam, stoi na miejscu, gdzie powinno. Tutaj jak na biurku też pozmieniam mniej zdjęć, jak widać. A u góry są moje kosmetyki, które używam codziennie, a tu rzeczy, które Max nie może wziąć, czyli portfel, telefon, tego typu rzeczy. No. Okej, więc piszcie w komentarzach, co myślicie. Ja postaram się porobić zdjęcie i dodać na bloga, bo mam też zdjęcia jeszcze, jak kiedyś inaczej było w pokoju, posprzątane i bez tej szafki. Więc powiedzcie mi, czy tak jest lepiej, jeżeli nie, no to trudno, ale mi się strasznie podoba. No, no to pa, pa.